trudno выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Берия opłakujący Stalina. To poza. W prywatnej rozmowie użyje innych słów. Zapomnij o tym, skurwysynie. Stalin był łajdakiem, szubrawcem, tyranem. Wszystkich nas krwiopijca trzymał w strachu. Cały naród strachem dusił. Tylko na tym polegała jego siła. Na szczęście pozbyliśmy się go. Niech piekło pochłonie tego gada. Po śmierci Stalina premierem ZSRR zostaje Jerzy Malenkow. To zabieg Berii. Postanawia rządzić z tylnego siedzenia. O tym, że to Beria jest teraz najważniejszy, możemy przekonać się choćby na podstawie zwykłego ceremoniału na pogrzebie Stalina. Według tradycji zapoczątkowanej przez Stalina najważniejsza osoba w państwie niosła trumnę zasłużonego komunisty na czele z lewej strony. Stalin robił tak, ponieważ miał niedowład lewej ręki i nie mógł nieść trumny z prawej strony, tak jak wymaga tego protokół. Na zachowanym filmie z pogrzebu Stalina widzimy, że Beria niesie trumnę Stalina z przodu. Z lewej strony. Teoretycznie na jego miejscu powinien być Malenkow, który po śmierci Stalina przyjął funkcję premiera i był najważniejszą osobą w państwie. Jak wspomina jeden z uczestników pogrzebu, Jurij Sołowow, Beria rugał resztę kierownictwa, że niedostatecznie silnie podtrzymują trumnę. On był niedowolny i niecenzurnymi słowami ich poliwał. Beria jest pewny siebie, ponieważ trzyma w szachu całą wierchuszkę partyjną. Posiada kompromitujące ich materiały. Jest całkowicie pewny lojalności Malenkowa, nad którym ma całkowitą kontrolę. W kwarcierze u nas był постоянно dyżurio naczelnik ochrony, no, podczyniający się непосредственно Берии. Żeby wy просто представили. Поэтому у нас никогда никаких разговоров на политические темы в семье не велось. Мы были вот еще маленькие сравнительно, но мы это уже понимали. Rozpoczyna się 100 dni rządów Berii, który stara się zreformować i zliberalizować ZSRR. Beria to przede wszystkim dobry organizator. To on zarządzał projektem stworzenia bomby atomowej. Wie, że ZSRR potrzebuje zmian, by uniknąć gospodarczej zapaści. Podejmuje odważne decyzje. Decyzje, którymi wystraszy resztę kierownictwa partii. 4 kwietnia decyduje o zakończeniu procesu kremlowskich lekarzy. Chwilę wcześniej, bo 27 marca wydaje nakaz amnestii ponad miliona więźniów skazanych na dożywocie. Jednocześnie przedstawia projekt zakazu torturowania przesłuchiwanych. Jeszcze w kwietniu decyduje o wstrzymaniu absurdalnych projektów budowlanych takich jak kanał Wołga-Ural. Beria wie, że te projekty obciążają gospodarkę ZSRR. W maju przedkłada projekt oddania władzy w republikach mniejszościom narodowym. Z kolei 2 czerwca przedstawia projekt krytyki władz NRD. Sonduje możliwość oddania wschodnich Niemiec Zachodowi w zamian za pomoc gospodarczą. To bardzo odważne plany, które mogły całkowicie zmienić bieg historii. Beria popełnia jednak jeden błąd. Zupełnie nie liczy się z resztą kierownictwa. Decyzję podejmuje samodzielnie. Każe też aresztować Ignatiewa i Rumiana, ludzi Malenkowa i Mołotowa. To wystraszy kierownictwo. Nikt nie wie, jaki jest cel Berii. Ja już czułem, że teraz Beria będzie zaprawiać wszystkim i to начало конца, tak powiedzieć. Że ja nie wierzył w niego. Ja считал его вероломным человеком, способным на все, на все, на все. Это мясник, это убийца. Я волновался за будущее страны. Pycha Berii sprawia, że Chruszczowowi udaje się przyciągnąć na swoją stronę Malenkowa oraz Mołotowa, dwóch ludzi, których Beria był absolutnie pewien. Do ostatecznej rozgrywki i upadku Berii dochodzi w czerwcu 1953 roku. Są to wydarzenia, o które do dziś spierają się historycy. Jak naprawdę wyglądał upadek Berii? Istnieją dwie wersje, przedstawię je obydwie. Najpierw oficjalna. 26 czerwca Beria przyjeżdża na Kreml na zebranie politbiura. Wopros wyznik, kto je podzierzy? Потому что наша охрана, которая нас охраняет, она ему подчинена. И когда мы поднимем вопрос, Берия выйдет и прикажет этой охране нас арестовать. Dlatego na Kreml przyjeżdża też Żukow razem z innymi generałami. W sąsiednim pokoju czekają na znak od Chruszczowa. Я попросил слова и предложил обсудить вопрос о товарище Берии. Берия, естественно, он сразу встрепенулся и говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, вот ты послушай. Chruszczow zaczyna ostro krytykować Berię. Ten kmiącym tonem przyznaje się do winy i obiecuje poprawę. W tym momencie w sali pojawiają się wezwani generałowie z Żukowem na czele. Weszli wojenni. Żukow z komandą Berię. On podniał ręki. Москаленко и другие шинитарши обнажили оружие, считали, что может пойти на какую-то провокацию Берия, и Берия действительно рванулся к своему портфелю. Я Берия схватил за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием.
Едва попав в камеру, в этот бункер, Берия стал тарабанить дверь сразу, без конца, и требовал, чтобы к нему приехали Маленков, Хрущев или еще кто-то. Ну, конечно, об этом только доложили, там просто нецензурно сказали. Он говорит, требовал хотя бы бумаги, чтобы написать. Ему дали бумаги, и он на протяжении недели строчил десятки писем всем членам Политбюро вместе, в отдельности и так далее. Вот одно. Первые листы Берии są racjonalne i wyważone. Прошу, если это сочтете возможным, семью, жена и старуха-мать, и сына Сергея, не оставьте, которых ты знаешь, не оставить без внимания. Лаврентий. С часом stają się błagalne i chaotyczne. W listach widzimy, że litery nachodzą na siebie. Widać chaos w myśleniu Berii, panikę przed zbliżającym się nieuchronnym końcem. Да, доходили. Но потом, когда уже целую неделю продолжались письма, шли без конца, передавали их, запечатывали, Хрущев распорядился отобрать бумагу и ручку, и на этом всякое, так сказать, эпистолярное, так сказать, одностороннее Берии прекратилось. W lipcu rozpoczyna się proces. Beria zostaje uznany za agenta brytyjskiego oraz dewianta seksualnego. 23 grudnia zostaje skazany na śmierć. Вот порастрелили его не так, как все пишут и говорят. Его не довели даже до камеры, должны были расстрелять его тоже согласно существовавшего закона сталинского в тот же день, но его расстреляли, не довели до камеры. Когда спускались в подземелье, в бункер, который сейчас цело находится в штабе Московского военного округа, и внизу там был приготовлен большой такой деревянный щит, куда он должен быть привязан и расстрелян. Но настолько уже часто звонили из Кремля, что когда, как, и, так сказать, все ждали, быстрее нужно было покончить, чтобы окончательно как бы закрыть эту страницу. Там очень глубокий спуск, такой бункер глубокий. Вели его несколько генералов, то ли по команде, то ли это спонтанно, все с пистолетами на изготовку, кто-то выстрелил, и началась беспорядочная пальба. Не дойдя нескольких ступеней внизу, Берия был весь изрешечен выстрелами из револьвера и упал здесь. Так мне рассказывали участники, очевидцы, я не хотел бы сейчас говорить, потому что не очень приятно людям даже, кто участвовал в этом расстреле. Możliwe jednak, że do niczego takiego nie doszło. Według drugiej wersji wydarzeń proces Berii odbył się bez jego obecności. Ja potem spotkał się z dwoma członami suda, tak nazywanego, nad moim ojcem. Był taki Michajlow i Świernikiem ja spotkał się. I oni mnie сказали, Świernik mnie сказал tak: ja twojego ojca ni na jednym zasiedaniu suda nie widział. A dalej считай, co chcesz. Больше ja ci nic nie скажу. A Michajlow mnie прямо сказал, что какую-то попку, говорит, привели, посадили, понимаешь, который ни Б, ни М не говорил. И это был не твой отец, говорит. Ну, я пытался более подробно выяснить. Он говорит, ну что, говорит, ты ко мне представишь? Ты что, не понимаешь, говорит, что я ничего не могу тебе сказать? Так? Я говорю, ну а кого же, что, этого человека, эту попку убили, да? Он говорит, да. Syn Berii będzie przez lata przekonywał, że do żadnego aresztu jego ojca nie doszło, a Beria został zamordowany już 23 czerwca. Ojciec ujechał do mnie. I примерно minut через 25-30 mnie w telefonie podzywają. On прямо кричит w trubku, że ojca twojego ubili, dom wasz okrążony wojskami, ja podgotowałem samolot, maszynę za tobą przysyłaję i dawaj spasajcie. Мы поехали с Ваником на Никитскую, он проводил меня. Нас внутрь не пускают. Снаружи я военных не вижу и ничего такого. Наконец он добился, что нас пустили внутрь. Там военные, два бронетранспортера, и все окна спальни моего отца разбиты пулевыми, ну, крупнокалиберными вот такими снарядами. То есть, ну, перестрелка какая-то была, так? И один из охраны внутренней, видимо, не всех сумели еще изолировать, он крикнул мне на расстоянии. Серго, говорит, носилки, говорит, вынесли, накрытые брезентом. Доводы на poparcie tej tezy? В актах Берии не ma zdjęć rutynowo wykonywanych każdemu aresztowanemu, z przodu i z profilu. Nakaz aresztowania został wydany tydzień po faktycznym aresztowaniu Berii. Nie istnieje żaden film ani zdjęcie z procesu. Natomiast listy miały zostać podrobione. Все те документы, которые якобы, так сказать, письма, которые Лаврентий Павлович писал из тюрьмы, не выдерживают, конечно, никакой критики, потому что почерк это не его. Папа видел этот почерк, однозначно у него мнение, что это не его рука, и все это фальшивка.
Akta sprawy Berii są określone jako tajne. Tylko raz w 2000 roku dostęp do nich mieli historycy w ramach procesu Generalnej Prokuratury Rosji. Jednym z nich był Andrzej Suchomlinow. My prześledzili весь путь od momentu aresztu do momentu jego rozstrzelu. Dlatego teraz żadnego sekretu w tym dziele nie ma. Według niego wersja oficjalna jest prawdziwa. U nas mają się podpisy Berii około 200 sztuk. Подписи на документах. У нас имеются, наконец, фотографии Берии в камере, в тюремной камере, так? Oto jedyne zdjęcie z akt. Zrobione tylko z frontu, bez profilu. Jak było naprawdę, nie dowiemy się zapewne nigdy. Chruszczow dobrze zadbał o to, by Beria został uznany winnym zbrodni czasów stalinowskich, wygodnym kozłem ofiarnym. Choć tak naprawdę wszyscy mieli ręce tak samo ubrudzone krwią. Stalin starał się zrzucać z siebie odpowiedzialność i pilnował, by pod decyzjami o wyrokach śmierci podpisywał się kolektyw. Tak jak w przypadku decyzji o zbrodni katyńskiej, na której widnieją podpisy całej wierchuszki partyjnej. To jednak Beria przez lata będzie uznawany za kata i mordercę, stanie się kozłem ofiarnym, na którego reszta kierownictwa zrzuci winę za wszystkie grzechy stalinizmu. To cena, jaką płacą przegrani, gdy historię piszą zwycięzcy. Beria przegrał przez swoją pychę i brak szacunku do przeciwników. Nie brał nawet pod uwagę, że reszta może spiskować przeciwko niemu. Niewątpliwie był od nich bardziej dalekowzroczny i historia potoczyłaby się inaczej, gdyby rządził dłużej. Chruszczowowi zajmie 3 lata, by zrozumieć, że nie ma innej możliwości na rozwój kraju niż destalinizacja i liberalizacja. Najpierw jednak będzie musiał wygrać jeszcze jedną grę o władzę.